co trzeba jeść, żeby mieć energię do biegania, a nie utuczyć się przy okazji? No to jest właśnie dobre, ważne pytanie, co trzeba jeść, więc warto jeść przede wszystkim węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, jakie to węglowodany? No właśnie, przekładając na polski. Czyli pełnoziarniste produkty. To są takie produkty, które są tak zwane na przykład jak produkty mączne z grubego przemiału, tak? Mamy makarony pełnoziarniste, które możemy jeść. Nie są one może w tej chwili numer 1 z jakościowo posiłków spożywanych przez nas w szykowaniu się, w robieniu sobie diety, ale mają niski indeks glikemiczny, czyli to daje nam to, że my na pewno nie przytyjemy. Nie przytyjemy. Oczywiście pod warunkiem, że ta porcja nie będzie też zbyt duża. Warto jeść kasze gryczane, warto jeść takie rzeczy, że tak powiem, bardzo abstrakcyjne, które mogą niedużo powiedzieć, ale są, że tak powiem, numerem 1 w dzisiejszej takiej technologii odżywiania się. I to na przykład do takich nasion należy nasiona amarantusa, nasiona ziaren kumosa, ryżu kumosa, czyli tak zwanej kaszy quinoa. Do tego możemy stosować bardzo dużo różnych jeżyn, warzyw, które spowodują obniżenie stężenia, może nie stężenia, a po prostu pH krwi. To zapewni nam to, że będziemy mieli większą absorpcję tlenu na hemoglobinie, czyli będziemy mieli lepszą wydolność. Do tego będziemy uzupełniali spadek poziomu cukru, który następuje podczas biegu, podczas treningu, i będziemy go potrafili uzupełnić. Jeżeli takie zjawisko zaistnieje, będziemy mieli skompensowaną energię, która się magazynuje w postaci glikogenu w mięśniach, czyli mamy wtedy taki dodatkowy zapas energii, który jest niezwykle korzystny później, jeśli chodzi o nasze możliwości do przygotowania do następnego treningu, czy też do biegu, czy też do zawodów, tak? Co przede wszystkim musimy z jadłospisu wykreślić? O. Tak, co wykreślamy? No wykreślamy przede wszystkim produkty, staramy się korzystać z produktów nieprzetworzonych, a te przetworzone wykreślamy. Czyli wykreślamy na pewno białe pieczywo, wykreślamy słodycze, wykreślamy wszystkie produkty mączne, ale o wysokim indeksie glikemicznym, które są. To są te produkty, po których bezpośrednio tyjemy. Nie pijemy zbyt dużych ilości kawy, bo taka kawa w dużych ilościach też szkodzi. Podrażnia wątrobę, mniejsza absorpcja jest żelaza na przykład. Dwie dziennie jest super, żeby już to ogarnąć na szybko. Są tacy, którzy z kawy zrezygnowali. Tak, ale tak jeszcze, żeby to jakoś normować, ważną rzeczą jest, żebyśmy odrzucili zupełnie kwasy tłuszczowe nasycone. Czyli na przykład smażymy sobie jakieś mięso, wlewamy na patelnię, wysoka temperatura, okazuje się, że olej, który mamy na tej patelni, ma niską temperaturę dymienia, a nie wysoką. Powstają na przykład szkodliwe związki rakotwórcze, akrylamidy. Te tłuszcze, które są na przykład w oliwie, w oliwek omega 9, a już nie są omega, tylko są nasyconymi kwasami tłuszczowymi, które jeszcze na dodatek się uwodorowiły. I to jest trujące dla nas. To powoduje nie dość, że tycie, słaby wynik, to w przyszłości problemy z chorobami układu krążenia, tak? Więc to jest dosyć ważny aspekt. Staramy się jeść chude mięso, dużo owoców, dużo przede wszystkim warzyw i jeżyn. To jest taka baza i taka podstawa diety człowieka, który w tej chwili chce biegać, tak? Szczególnie jeszcze długie dystansje. A co mają zrobić ci ludzie, którzy, no wiadomo, w idealnym świecie każdy sobie sam gotuje te zdrowe produkty, nie wiem, 3 razy dziennie przez 7 dni w tygodniu, a ci, którzy nie mają na to po prostu czasu, to co mają zrobić? No na pewno tutaj jest to problem, bo my mamy problem nie dość, że ze zmienieniem swoich nawyków żywieniowych, jak już to nam się uda zrobić, to okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zjadać 5 posiłków dziennie, taka dieta idealna to 5 posiłków dziennie dobrze skomponowanych. I teraz co zrobić, co zrobić? No, to możemy korzystać z cateringów dietetycznych, tak? To jest jakieś wyjście z sytuacji i wtedy no, możemy zamawiać sobie takie posiłki. W tej chwili na rynku jest dużo firm i możemy zamawiać i 3 posiłki, czyli posiłki na chociażby tak zwane lunchboxy do pracy, tak? Jeżeli nie zdążymy zjeść śniadania, no to 4 posiłki ze śniadaniem lub 5 posiłków na całą dobę, to nam na pewno ułatwia pracę i profesjonalne przygotowanie. Tak, więc czasami warto pewnie zrobić kalkulację, bo często wydaje się, że to wszystko jest zbyt drogie, nie stać nas, ale jak skalkulujemy czas, dojazd do pracy, do sklepu spożywczego, ugotowanie, usmażenie i dzisiejszy galop dzisiejszych cen, to okazuje się, że to może wcale nie jest tak drogo.